Witam, witam kochani serdecznie. Green Project. O, ktoś mi zżera jakieś moje uprawy. Słuchajcie, gramy dalej, bo całkiem dobrze zaczęło mi iść w tej grze, sobie tak myślę. I tak sobie myślałem też, dlaczego mi nie rosną grzybki niebieskie to więcej. Bo mam, kurczę, masę innych grzybów, które po prostu... Kto mi wyjada i co mi wyjada? Słyszę to. Aha, dobra, wiecie co? Jest bawełna. Jest mój kochany tymianek, więc od razu sobie go zwezmę, zanim ktoś mi zje. Bawełna sobie. Nie, to jest fasolka, też weźmiemy. I zobaczmy, jak wyglądają nasze uprawy. Pięknie, są niebieskie kwiatki. Uuu, jak pięknie. Niebieskie kwiatki to wspaniała rzecz, ponieważ to świetliki są z nich, tak? Teraz nie wiem, czy jak się obcina, to będą. Czy nie? Zobaczmy. No, zobaczymy. I mam świetliki. Świetnie. Ach, pięknie. Teraz jeszcze mamy kolejny tymianek. Słuchajcie, zobaczcie, coraz lepiej nam idzie. Mamy tymianek, mamy świetliczki. Grzybków pełno, także jest naprawdę piękna sprawa. Powolutku się ogarniamy w tej grze już. I jeszcze kolejny niebieski kwiatek. I kolejne świetliki. Pięknie. Tylko trzeba te... Trochę łażą żuki, ale to już ich nie potrzebujemy nawet do jedzenia, bo dajemy sobie całkiem dobrze radę bez nich. No, jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony. Wykośmy trochę też tych grzybków. Nie wiem, ile tych potrzebuje grzybków, ale weźmy je. Najwyżej zgniją nam. O Jezu, zaraz zdechnę z odwodnienia. Napij się. Dobra. No i pozbieraj te wszystkie grzybki, żeby one tak nie leżały pusto tutaj. Nie wiem, czy one muszą się... O, tutaj coś rośnie, jakiś piękny kwiatek. Czy ja mogę to ściąć? Tak, co to jest za kwiatek? Uuu, rumianek! Ja go jeszcze, moi drodzy, nie miałem. Tak samo tutaj coś rośnie. No, to są, nie, to są same trawy. Ty spadaj. Takie pierwsze, właśnie takie przejście po zwiedzanie swoich terenów. Kolejny rośnie nam... Kolejna fasolka z zbierzem oczywiście. Aloes, jak najbardziej. Zobaczcie, ile fajnych rzeczy możemy znaleźć koło naszego domu już teraz. Żuki przeszkadzają trochę, ale już chyba aż nie aż tak bardzo, jakbym jak kiedyś. Tutaj jeszcze przejścia nie ma. Tutaj coś jest? No akurat tutaj żuki sobie mogą świętować, bo tutaj mnie nie ma tak często. Ale spoczko, spoczko, moi drodzy. Kurczę, będę musiał powykaszać chyba te wszystkie grzybki, bo zabierają tylko miejsce. Ja nie wiem, czy to jest tak, jak mówiliście, że... Aha, i się zepsuło. Że to po prostu jedno miejsce że co zajmują miejsce, więc trzeba nowe. Aha, nie mogę zrobić nic. Mogę, momencik. Chciałbym po prostu podlać tutaj niektóre rzeczy. Okej. Okay. Dynia mnie interesuje, bo jeszcze dyni nigdy nie miałem. A jest dobrze. Odłóżmy wodę. Wow. Ale będę musiał sobie. O, jeszcze kamień. O, jeszcze kolejne rosną. Uj, ale to ja muszę. Nie zjedz mi tylko. Się boję, że mi. No. Ja muszę sobie naprawić szybciutko sierp. Kuchenkę też uruchomić. Jak się naprawiało sierp? Trzeba tutaj wziąć, ale kamienia nie mam. Ojejajeja.
Będę musiał iść chyba po kamień jeszcze. To wszystko poodkładać. Sierp tutaj położyć. A nie, za chwilę. Najpierw muszę feryt wziąć i poszukać kamienia. Czy ja gdzieś mam kamień? Zostawiłem gdzieś? Nie, chyba. Fasolki dużo. Nie będę miał kamienia. Będę musiał niestety... Bo to są kryształy soli i świetliki mam jeszcze jedne. Spoko. Te grzybki mogą iść do wyrzucenia. Z tych można jedzenie zrobić. Aloesik. Kurczę, naprawdę. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie to wszystko trzymać. Aloes pójdzie tu. Tutaj jest nożyk, to nie. Tutaj pójdzie tymianek. 10 tymianku, świetnie. Muszę zrobić jakąś półkę na narzędzia albo coś, bo już naprawdę wszędzie jest pełno wszystkiego. Jeszcze ten kwiatek musiałbym gdzieś odłożyć. O, coś takiego, co jeszcze przedtem nie mieliśmy. Z tego się zrobi zupkę. To się wywali. O, ja ci kręcę, dobra. Mnóstwo rzeczy do roboty i nie mam pojęcia, jak to wszystko robić. Nie mam po prostu miejsc. Napij się tego. I chodźmy może najpierw wykopać trochę kamieni. Bo nam się by przydał jeszcze feryt, kamień. Dobra. To mogę kopać, tak. Kamienia trochę mamy. Jak ten feryt się zdobywa, już nie pamiętam. Czy on też wypadnie mi z tego kamienia, czy z ziemi. Nie, tutaj tylko piasek. Aha, dobra. Ale mamy troszeczkę kamienia, więc możemy spokojnie zrobić sobie teraz osełkę, ale nie mam więcej ferytu. Skąd ten feryt się brało? Już nie pamiętam, na pewno się go kopało skądś. Dobra, kamień można odłożyć. Osełkę da się naprawić osełką jedną. A słuchajcie, czekajcie, narzędzia. Ja bym chciał zrobić ulepszoną. Sierp ulepszony. Czy ja bym mógł zrobić ulepszony sierp? 10 ferytu? Glinę to spoko, ale... Glinę właśnie nie, to jest nie spoko. Skąd ja to wezmę? O, ja cię nie mogę. A zwykły sierp można zrobić z kamienia i z gałązki. To się da, to się da. Dobra, napraw mi sierp, bo się bałem, że się zniszczy mi i nic z tym nie zrobię, nie? Bo to też tak może być. Kurde, coś mi zjada znowu. Sierp i rumianek bierzemy. Jeszcze też tutaj rumianek. Bierzemy, świetnie. Mamy kilka rumianków tutaj. Szybciutka taka rundka, popatrzeć, czy czasem coś ładnego nie urosło. No tutaj jest wiewióreczka, którą mógłbym zabić. Ile jak z jedzeniem stoimy? No ja mam jedzenia, pieczoną wiewiórkę zjedz i mam jeszcze sporo. Ale możemy ją dziabnąć. Dobrze, to ona dużo daje. Nie no, jest genialnie, naprawdę tak się cieszę, że całkiem dobrze mi już teraz idzie, bo były momenty, że naprawdę ciężko było. Ale nie pamiętam, ile potrzebuję tych świetlików. Chyba 5 na lampkę, więc trzeba czekać ciągle na kwiatki niebieskie. Zobaczmy jeszcze teraz tutaj, jak wygląda sprawa ze świetlikami. Czołówka. To nie, znaczy czołówka ze świetlików. 5. A mam na razie
chyba 4, jak się nie mylę. Gdzieś je odłożyłem. 3 tylko. Czyli jeszcze dwa niebieskie kwiatki i możemy zrobić sobie czołówkę pięknie. Może ugotujmy sobie coś lepszego. Zobaczmy, co w kuchni można zrobić. Teraz w tej ulepszonej. Napoje, kubek kawy, słoik, dania mięsne, pieczony szczur, kebab, gotowana szynka, kebab, leszcz, potrawy roślinne, no wszystko to gruba pokrzywowa, fasolowa, gotowane świniusa, no tego jeszcze nie mamy, pokrzywowa, mniszek, pomidor, sadzone jajko, zupa dyniowa, cebulowa, przetwory, rzepa, laleon, przetwory pomidorowe, mąka z folii, z fasoli, mąka kukurydziana. Słuchajcie, przetwory pomidorowe, rumianek, a słoik to bym musiał ale spoczko, fajne rzeczy. Dania mięsne, jeszcze raz. A ja bym chciał zrobić sobie zupkę z coś z potrawy roślinne. No, nie do końca grzyby to rośliny, ale chyba można to tak powiedzieć. Grzyb mutagenny, usypiający, toksyczny. A gdzie jest zwykły taki grzybek? Jadalny, usypiający. Ale do co on robi? Toksyczny, fantastyczny, ciągle toksyczny. Mutagenny. Ja bym takich miał, takich grzybów pewno, tylko nie wiem, co się z nimi robi. A czemu nie ma tutaj grzyba zwykłego, jadalnego w tej kuchni? No nie wiem. Dobra, nieważne. Łazisz mi tutaj, kurde, po domu, robaku jeden. I po stole. I po ścianie. No. I sobie leż i się rozkładaj. Nie mam na to miejsca. Wiecie co? Nie mam miejsca, bo ja mam, kurde, śmieci pełno. Dobra, weźmy to. Ty jednego potrzebujesz tylko. Rzuć. To się psuje. Rzuć to, co się psuje też tutaj. No i git, niech się psuje. Szybkie zerknięcie, moi kochani. No trzeba drzewa sadzić znowu, widzę. Trzeba będzie tutaj drzewa znowu posadzić koło domu jak najwięcej. Szybkie zerknięcie na to, na te grzybki. No tutaj mnóstwo czerwonych grzybów rośnie, spoko. Niech rosną. No git, jestem zadowolony z progresu, jestem bardzo zadowolony z tego progresu. Zmęczony wcale nie jestem, bo poszedłem późno spać, bo dużo kraftowałem. I teraz mi się nie chce, nie? Uciekaj stąd. Tutaj też nic nie ma. No dobra, no to kurczę, będzie ciemno, to nic nie zrobię za chwilę. No najwyżej pójdę spać. Szybkie przejście jeszcze dookoła. No już tak ciemno, że nie będziemy nic widzieć teraz. Dobra, kochani, ja wracam, bo jest naprawdę zbyt ciemno, ja sam już nic nie widzę, wy na pewno nic nie widzicie. Czy dynia już się zrobiła? Pewnie nie. Nie. Dobra, ja idę się położyć, to jest przynajmniej światło. Co jeszcze możemy wziąć stąd? A mam takie... Zobaczcie. Jak je mam w garnku, to one się nie psują, ale jak je trzymam tutaj w ekwipunku, to one się psują, nie? To daje mi plus 2 jedzenia, to zjem. Nawozy, to trzeba mi schować. Z tego coś trzeba zrobić. Wiewiórka. Czy ja mogę w kuchni zrobić tą wiewiórkę? Przynajmniej do niej nie będę potrzebował drewna, prawda? Dania mięsne. Pieczony szczur, kurczak, pszczoły. Jaszczurka, wiewiórka, o. I co ja trzeba zrobić z tej wiewiórki? Czemu nie mogę? Czemu nie mogę?
Mam ją i chciałbym ją zrobić. Czy ja muszę mieć wodę umieszczoną tutaj? Nie. A dlaczego to w takim razie nie działa? Czy ja muszę mieć opał jakiś ze sobą? Weźmy gałązki. Parę gałązek. Zobaczymy, czy gałązka starczy do tej kuchni. Nie mogę? Ej, a jak działa lepsza kuchnia? Nie mam pojęcia, jak działa lepsza kuchnia, kochani. Pieczony szczur. Pieczona wiewiórka. Aha, bo ona musi być... Spoko, mój błąd. Ona musi być najpierw do masarni iść. Dobrze. Więc ona idzie do masarni. Bez noża. Też nie? O Boże. Gdzie jest ta... wiewiórka? Jest zarżnięty szczur. Nie ma tu wiewiórki? Naprawdę ona musi być ugotowana najpierw? Pieczony szczur. Pieczona wiewiórka. No tak, no tam tak samo było przecież. Nie rozumiem, moi drodzy. Zepsuje się za 2 dni. To się zepsuje już niedługo. O Boże. O Boże. Dobra. Czy to mogę? Nie, nie mogę tego zestakować. Ja już muszę po prostu wyrzucać rzeczy. Zrobię sobie śmietnik tutaj. Nie, ja miałem gdzieś śmietnik, nie? Tu jest do wywalania. Jest ciemno. Idę do śmietnika tylko, wiecie. Idę tylko do śmietnika. Wywalić parę rzeczy. Co ja chcę wyrzucić? Zepsute. To bym chciał wyrzucić, bo tego nie potrzebuję. 3 aż takie. O. Czy to też mogę wyrzucić, czy już nie? Też mogę. Ej, teraz działa. Dobra. Dobra, to działa wszystko. Mamy trochę miejsca. No trzeba chyba pościnać drzewa, bo rzeczywiście jest ubogo już u nas. Zrobimy małe porządki. A więc tak, kamomile, rumianek idzie tu. To jest piaszczysta gleba, a to jest siarka. Takich rzeczy to ja nie potrzebuję tutaj. Idziemy dalej. Tu mamy piaszczystą glebę, więc dołożymy ją. Innych rzeczy tutaj nie ma. Jak glina i kawa. Kawa daje nam obudzenie, pobudkę, a jest już 23, my musimy iść spać. Ja bym musiał jeszcze tylko... Och, powkładać parę rzeczy. Coś... Dobra, na razie włóżmy nasionka. Tutaj. Igła. Gdzieś też były igły. Poczekajcie, jeszcze zobaczę, czy tutaj coś nie musi iść. Chyba nie. Och, wodę muszę ugotować, bo jest kiepsko. Choć mam mało miejsca, więc po prostu ja powkładam parę rzeczy tutaj, bo nie wiem, gdzie je pochować. Ale gdzieś ja miałem swoje... Och, tutaj właśnie są jelitka. Tu jest skóra. Tutaj jeszcze mogę tą szyszeczkę powkładać. Igły gdzie indziej były. Patyczki też tutaj mogę jeszcze powkładać. Och, tu jest jeszcze dużo miejsca na właśnie metalowe rzeczy, których nie używam. To, że feryt trzeba jak najbardziej znaleźć. Piła, kilof, takie rzeczy to ja noszę przy sobie. Wodę trzeba uzupełnić. To wywalić. Dobra. Na razie jest dobrze. Na razie jest, kochani, dobrze. Tutaj były igiełki, tak. Znaczy kości. To będzie trzeba posadzić.
Jeszcze co? Jeszcze jedna rzecz. Tutaj nie ma miejsca. Tutaj bym mógł coś wyrzucić, ale co ja chciałem powkładać tutaj? To jest woda i to. To nie. Nawóz chciałem powkładać. Całkowite wyleczenie. Wow, takie rzecz. Piękna rzecz. Aha, już wiem, co chciałem zrobić. To razem zestakować i włożyć tutaj nawóz. Git. Napiję się wody, jak się obudzę. Mam jakąś chyba wodę gotową do picia. Jeszcze wtedy sobie przygotuję. Dobra, idziemy spać. Świetnie, jest 5:39. Bardzo fajny czas. Ja takie właśnie godziny lubię. Sam wstaję wcześniej bardzo. Napijemy się tego, co możemy. Czy jeszcze jest ciemno? Już nie jest ciemno. Weźmy sobie, uzupełnijmy nasze zapasy wody. Cyk. Teraz to. Cyk. Przygotować trzeba. Najpierw jedną buteleczkę. Czy jak ja bym tutaj podszedł? Czy ja mogę przygotować to? No i nie mogę. Co ja muszę tutaj umieścić? Paliwo. Czas zero. A jakie paliwo się tu wkłada? Nie? Jak się paliwo wkłada? No, tutaj to. Wiecie co? Sprawdźmy. Czy jest coś. No nie do końca właśnie, nie wiadomo jak z tym paliwem. Woodstock. A, drewno trzeba powkładać. Zobaczmy, czy gałązki mogę tu włożyć. Jeżeli nie, to może mógł włożyć. Tak, weszły. O, dobra, i gotuj. Tak jest. No dobra, no to już wiemy, jak to działa. Mamy buteleczkę wody. 17, także niedługo będzie trzeba zrobić. Napijemy się. I trzeba będzie zrobić tymianek za chwilę, ale nie zrobię, bo nie mam, moi drodzy. Czego nie mam? Drewna. Cyk, bierzemy, idziemy. Idziemy porąbać trochę drewna. Pytanie teraz, gdzie? Tutaj nic, to bym nie chciał zbierać. To drewno mi się tutaj pięknie rośnie, więc. No ale może bym nowe posadził, dobra. I wszystko samo się Uuu, jak się drewno. Haczki nie mam. Słuchajcie, jak się drewno wykopie, to wszystko samo zetnie, to się wszystko rozwali. Ej, to jest, no, ciekawe, bo tu nie trzeba wszystkiego ścinać, to samo po prostu wypadnie. Tutaj nie, gdzie jest moja motyka? Tu jest moja motyka, tam mam rzepę. Okej, idziemy zasadzić tą szyszeczkę tam z powrotem. Kolejne drewno obok gdzieś, kolejne. Aha, nawóz mogę od razu wsiąść. Przepraszam, że tak biegam stąd dotąd. No ale ta gra właśnie taka jest. Ten nawóz gdzie indziej jeszcze miałem, prawda? No, ale jest tutaj, leży przecież tego nawozu. Zrobiłem go przecież. Idziemy zasadzić. Tam, gdzie stało, zasadzimy. Aha, bo nawóz niepotrzebny mi, ale to najwyżej gdzieś jeszcze nowe wsadzę drzewo obok. I pozbieram te grzybki. F5 motyka. Dobra, i F4 zasadzimy. Grzybki weźmiemy. Ich pełno jest.
Dobra, to od razu zasadzimy nowe drzewko gdzieś obok. Tylko gdzie? No tutaj, żeby przejście było może, co? Tu, o tutaj. Weźmy nawóz. Będą dwa takie same drzewka obok siebie. Znaczy tutaj w linii prostej to będzie tak średnio, to może tu. O, tu. Zasadzimy F5. Cyk, F4. Zasadź. I niech tutaj mi się przejście zrobi. Tu będzie grzybkowe drewno, dobrze. Świetnie, grzybkowe drewno. Cicho, nieważne co ja mówię. Pięknie kwiatki rosną. Ślicznie, ślicznie. Jeszcze niebieskie bym chciał. Dwa. I wtedy czołóweczka. I zwiedzamy inne rzeczy wtedy. Spoko, co ja chciałem? Nie pamiętam. Odłożyć grzybki może. Zrobić coś z grzyb... Zrobić jakąś zupkę grzybkową. No, zrobimy tak. No, drewna nie mamy za dużo. Mamy tylko dwa fragmenty, więc mogę je tutaj położyć. Zrobić sobie herbatkę, o, tymiankową. I odłożyć to. Nie wiem, czy bardziej mi grzybki będą potrzebne, czy nie. Zobaczmy. Tutaj też mam grzybków pełno. Holender, jasny. Ile ich tu mam? Z grzybków się robiło coś ciekawego. Błogosławieństwo chemiczne. Nie wiem, co ono robi. Takie, takie, takie i... Martwe przebudzenie. U, co? A skąd ja zrobię martwe przebudzenie? Bandaż, lek na grypę. Momento. Błogosławie. Całkowite wyleczenie, a to jest martwe przebudzenie. Skąd ja on? Skąd ja mam wziąć martwe przebudzenie? Naprawdę? A co to było błogosławieństwo chemiczne? Jajo świniusa, ale to trzeba mieć dwa takie i trzeba mieć całego świniusa. To nie, nasiona drzewa. Aloes mam, to... Aha, niebieski grzybek jeszcze i mogę robić. Kolejne nasiona. Ja już tu laska dynamitu, no wiesz, bum, no dobra, to wiem. Bum, bum, bum. Jajko. Jajko. Biały szczur. I medycyna. Lek na grypę. Czyli mogę zachorować na grypę, świetnie. Ja bym sobie zrobił może coś, ale nie wiem co. Musiałbym, no nie, do tego na razie nie zrobię, dobra, czyli... Na razie nic nie zrobię. O, tu mamy wodę. Do picia już. Czy tutaj mam jeszcze... Mam jeszcze ten. Ach, ale dobrze, że wiem, jak się teraz to robi. Napoje. 30 sekund zajmuje. Słoik. Słoik się robi ze sand. Świetnie. 5 piasku. Worek z piasku też się gdzieś robi. Ta gra ma mnóstwo rzeczy do robienia. Ta gra ma mnóstwo rzeczy, moi kochani, mnóstwo. Pieczona wiewiórka. Czy ja już ją... A gdzie mam tamtą wiewiórkę? Czy ona się zepsuła, czy ja z nią zrobiłem coś? Nie wiem. Tu ją rzuciłem. Dobra. Trzeba tą wiewiórkę zrobić też. Okej, okay, niech się piecze. I z powrotem wszystko wkładamy. Świetnie. Gałązkami będę chyba palił na razie. Dobrze jest. Wow. Powiem wam, że ta gra mnie zaskakuje coraz bardziej. Naprawdę świetny update. To jest świetnie. Świetnie dużo rzeczy się świetnych tutaj pojawia. Ja bym jeszcze musiał przede wszystkim tak pokopać za ferytem, bo nie mam i nie wiem, gdzie go znaleźć. Wezmę sobie gdzieś drzewo posadzę, bo to jest ważne, abyśmy mogli posadzić sobie drzewko. Na przykład... A ja miałem jeszcze gdzieś indziej drzewo. Tutaj nie mam. Tutaj nie mam. Czy tutaj mam? Tutaj mam jakieś drzewa. Nasiona wiązu, cyprysu. Wiązu wezmę sobie. Może klon.
Klona mam dwa. Wiecie, to mi trochę szkoda. Karma dla kurczaka. Mam klonu dwa, więc rozpakuj. Na jeden, dobra. Świetnie. To pójdziemy sobie jedno... Bo to jest Cyprus, a to jest wiązka, to jest chyba Cyprus, albo odwrotnie. Któryś z tych jest klonem, to jest chyba klon. Nieważne. Jakie mamy tutaj? Bo mi się wydaje, że powinny być tak. Mamy to, ale nie mamy klonu. Więc ja sobie tutaj strzelę koło domu i kolejne drzewko. Dlaczego? Bo mam na taką ochotę. Bo się boję, bo ja chcę, żeby moje uprawy były bezpieczne z dala od... O, nie wiem, czy to jest to samo, czy nie, ale niech sobie rośnie, bo mam taką ochotę. Ja czekam na niebieskie kwiatki. Jak ja czekam na niebieskie kwiatki? Dwa, tylko dwa. Może właśnie muszę w koło domu jak najwięcej tych drzew sadzić. To wiecie co, mamy tyle tych drzew, a może posadźmy jeszcze. Wyżej jakieś. Jakie byśmy posadzili tu? Mamy dwa nawozy jeszcze, weźmy. O, nie wiem, czy chcę właściwie, szczerze mówiąc. Może poczekajmy lepiej z tym. Może ogarnijmy sobie narzędzia, materiały. Nie. Kurczę, wiem, że można robić... O, czapki różne, plecak jeszcze większy. 20 skóry jaszczurki. Czy ja mam tyle? Ale mogę zapolować łatwo na jaszczurkę. Nie chcę zapisywać. Muszę też feryt poszukać w końcu. A tutaj 10, 11 jaszczurek do zabicia mamy. Ferytu nie mam. Nie. Najpierw przede wszystkim feryt. Nie pamiętam, jak się kopało feryt. Ale... Tu możemy łowić rybę, nie? O, tutaj coś innego jeszcze wypadło. To chyba ze skałek był ten feryt jednak. Się bardzo obawiam, że ja nie znajdę tego ferytu. I będzie game over. Tego kamień nie leci, nie? Jeden feryt. Nie ma. Kurde, mi się zaraz zepsuje. Kurczę, takich wielkich to nie dam rady. To? No i... Chyba będziemy mieli, moi drodzy, problem. Bo zaraz mi się zniszczy. No jeszcze spróbujmy ostatnią skałkę rozkopać. Może feryt wypadnie. Niestety nie wypadł. No i mamy mnóstwo kamienia, a ferytu nie ma. Czy może ja źle robię? Nie mam pojęcia, gdzie ten feryt jest. Szczerze mówiąc. Może w innym miejscu trzeba kopać. No trudno, zobaczymy później. A to przecież... Jezu, jaki ja jestem cielak. Jestem cielak, nie? To jest, kurde... Oferma, ma feryt koło domu. Co za bęcwą, dobra. Dobrze, że w ostatnim momencie się ogarnąłem, bo bym kurka nie miał kilofa. Tutaj nie ma ferytu, nie. Ależ normalnie dobrze jest. Dobrze jest, mamy feryt na osełkę, jest dobrze.
I się zrobił kurczaczek, czy tam wiewiórka. Dobra, feryt jest, jest dobrze. Kamień też tutaj na razie powkładam, bo tak. Sól gdzieś indziej, tamto gdzieś indziej. Kurde, ja muszę mieć lepsze półki. Musiałbym ogarnąć naprawdę jakieś lepsze. Tutaj też nie to, nie tutaj jest sól, a to piasczysta gleba. Też nie tutaj. To wszystko się trzyma w różnych miejscach. Ja bym musiał naprawdę to tak ładnie ogarnąć. Gleba piaszczysta. Gdzie ja ją trzymałem? Czy ja w ogóle mam gdzieś ją? Pewnie nie. To idzie na razie tu. No gitek. Jeść mi się chce. Zjedzmy sobie szczureczkę. Bo mogę. Odłóżmy sobie na razie motykę. Spoczko. Woda. Na razie nie trzeba nic więcej podlewać. Tutaj mamy te wszystkie śmieci. Tu jest pełno tego mamy, więc już takie inne rzeczy to tylko do spalarni. Więc na przykład o, to idzie już tu. Nasiona. Do nasion na razie nic nie chcę wkładać. Świetnie, tutaj mogę coś w ogóle sobie posadzić. Tylko nie wiem co. No dobra, słuchajcie, no jakoś żyjemy. Powoli sobie nasz domek i nasze hodowle tutaj poprawiamy. Pozwalamy na lepsze życie. Widzę, że bawełna się pojawiła. Jest piękne przejście. Weźmiemy sobie bawełnę oczywiście. Tutaj mamy jakąś pokrzywę czy coś. Tak. No dobra, trzeba obczaić tutaj. Obciąć wszystko, żeby nie rosły gówna jakieś. To można w ogóle zostawić, żeby to... Znaczy nie, bo nie, jeszcze ja wiem, że to nie będzie rosło, jak to się zostawi, prawda? Ale... Można tutaj... Już tu mamy tyle tego, że... Po prostu nawóz można tylko robić i tyle, nie? Dobra, to obcięliśmy trochę, teraz sobie nowe rzeczy tam urosną. Tutaj też trzeba trawki poobcinać. Mamy piękne przejścia, także jest dobrze. Pozbieramy sobie rzeczy, które tutaj nam średnio potrzebne są. Widzę, że tam rośnie w ogóle fasolka, której się tutaj się troszeczkę przyczepiła do... Ops! Ała! Zdechnąłem. Ha! Dobra, moi drodzy, no to trudno, nie? Dalszy ciąg później. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. No cóż, no nic się nie stało. Mamy, obudziliśmy się. Jeden dzień do tyłu po prostu, nie? Jeden dzień do tyłu. Czyli co? Nie pamiętam, czy tam dużo rzeczy zrobiłem w ciągu tego dnia, czy nie? Będę musiał sobie później to obejrzeć i nadrobić. Dziękuję wam, kochani, za serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Green Project wam się ciągle podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam serdecznie do tego. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko. Do następnego odcinka. Pa, pa!